ten okres kampanii wyborczej to okres wielkiej walki politycznej. Jest to, było nie było, potyczka polityczna, konkurencja, wybory. Natomiast my poprzez swoje deklaracje i powiązanie z regionem i stałe zaangażowanie w pracę regionu stawiamy na pierwszym miejscu dobro naszej wspólnoty lokalnej, współdziałanie na rzecz wszystkich. W związku z tym tak upatrujemy swoją rolę i myślę, że w ten sposób będziemy kampanię wyborczą także prowadzić, pokazując dobre strony naszego zaangażowania w życie społeczno-polityczne, pokazując, że jesteśmy ponad podziałami partyjnymi, jesteśmy poza politykierstwem, które wszystkich dzisiaj razi i denerwuje. Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani do pełnienia tej roli takiego zwornika, łącznika pomiędzy regionem a dużą polityką. W związku z tym stąd wynika nasza determinacja, zaangażowanie i taką chcemy rolę pełnić. W szczegółach program wyborczy dzisiaj dostępny, nie dzisiaj, już od kilku dni dostępny jest także na naszej stronie internetowej, ale szczegóły to myślę, że w trakcie poszczególnych etapów kampanii będziemy przedstawiać. Pan, panie marszałku, będzie kandydował do Senatu? Przymierzam się do tej roli, aczkolwiek muszę powiedzieć, że właśnie w ten sposób, przedstawiając to, co właśnie mówiłem, że nasze zaangażowanie to zaangażowanie na rzecz ludzi, obrazując to, że działamy na rzecz wszystkich i jeżeli widzimy jakieś niedociągnięcia, to chcemy je realizować poza układami partyjnymi, bo to jest polityka wszędzie, tylko że w układach partyjnych bardzo często decydują nie meritum sprawy, nie najważniejsze zagadnienia, tylko decydują jakieś indywidualne czasami podpowiedzi. Uważamy, że zasługujemy na to w Polsce, abyśmy rozwój naszego kraju oparli na oddaleniu od pewnego rodzaju decyzji głównych graczy politycznych i ustaleniu takiej strategii działania, abyśmy wszyscy dobrze się mogli rozwijać. Ja rzeczywiście jestem jednym z kandydatów, który ubiega się o kandydowanie do miejsca w Senacie, ale tutaj trwają jeszcze rozmowy na ten temat, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, pojawiają się wątki, informacje, że najlepiej, żeby był jeden reprezentant, który będzie reprezentował stronę Komitetu Obywatelskiego Samorządowców. My jesteśmy w tej grupie ludzi, którzy poza układem politycznym, głównych partii politycznych działamy i chcemy się w tym miejscu odnaleźć.